Znajdujemy się na zabytkowym pasie startowym lotniska Rakowice-Czyżyny. Moim gościem, moim i Państwa gościem jest prezes Stowarzyszenia Błonia Czyżyńskie, pan Michał Młynarczyk. Panie prezesie, proszę nam powiedzieć, co na temat tego projektu drogi do Małopolskiego Centrum Nauki myślą mieszkańcy. Przecież żaden prezesie, jestem zwykłym mieszkańcem, tak jak my wszyscy tutaj. No co myślą mieszkańcy, mówimy o tym projekcie, który jest perswadowany teraz usilnie przez te, no wszyscy jesteśmy przeciw, wszyscy mieszkańcy, to nie tylko mieszkańcy osiedla akademickiego, czy tutaj okolicznych osiedli, ale też Nowochucianie, mieszkańcy Krakowa, którzy doskonale wiedzą, z czym to się wiąże. No, to się wiąże niemożliwą do odzyskania zabudową całego tego terenu. Pierwotnie, o czym świadczą te dwa wyloty przy estakadzie, przy Centrum Handlowym Serenada, przy ulicy Bora Komorowskiego, ta droga miała być prowadzona od tej właśnie alei. Co się stało wobec tego, że nagle miasto forsuje wariant drogi od z ulicy Steli Sawickiego? Najprostsza odpowiedź to jest to, nie wiem co się stało, coś się musiało stać, o czym my wszyscy nie wiemy. Wiadomo, że są zrobione dwa zjazdy przy Alei Bora Komorowskiego, one teraz są argumentowane jako zjazdy techniczne. Wszyscy wiemy, istnieją projekty, które pokazują, że da się zrealizować tamtędy dojazd. To, że powstała estakada, też jest dziwne, bo ktoś nie przemyślał planowania na temat tego, że tu będzie Centrum Nauki Kogiteon, tutaj będzie estakada to nie będzie współgrało ze sobą i dlatego teraz myślę, że jest forsowany ten szkodliwy dla mieszkańców, szkodliwy dla Krakowa i szkodliwy dla przede wszystkim tego pięknego lotniska wariant. Wiemy, że są zjazdy techniczne, wiemy, że można tam poprowadzić drogę. Skoro to są zjazdy techniczne, którym będą jeździły ciężkie samochody, ciężki sprzęt, to myślę, że autokary też spokojnie mogą tamtędy jeździć i myślę, że jest to realna alternatywa do poprowadzenia drogi. No właśnie, tym bardziej, że jak czytamy w raporcie z konsultacji społecznych, urzędnicy odpowiadają w nim, że estakada nie przeszkadza tej drodze dojazdowej. Z tego, co się dowiedzieliśmy, argumentem jest to, że zjazd ze estakady, włączenie dodatkowego pasa zaraz koło zjazdu ze estakady stwarza niebezpieczeństwo, bo samochody zjeżdżając ze estakady nabierają prędkości. Czy jest to zasadne? Ciężko jest mi to ocenić. Wydaje mi się to troszeczkę nieuzasadnione, bo nie do końca rozumiem w ogóle taką argumentację. Mieszkańcy też nie do końca. No właśnie, bo wszyscy mieszkańcy, z którymi udało nam się porozmawiać i którzy wypowiadają się na różnego rodzaju mediach, w mediach społecznościowych, na forach dyskusyjnych, dla nich intuicyjnym jest, że skoro obiekt stoi przy Alei Bora Komorowskiego, to i droga dojazdowa powinna być od tego, od tej właśnie ulicy. I nie rozumieją ci mieszkańcy, dlaczego miasto forsuje wersję od ulicy Steli Sawickiego w stronę ulicy Życzkowskiego. Czy pan może coś więcej powiedzieć na ten temat? No, spójrzmy na to racjonalnie. Racjonalne jest poprowadzenie drogi najbliżej, która jest danej inwestycji. No tak, bo jest to najtańsze, prawda? Wydaje się to być racjonalnie najtańsze i na chłopski rozum najtańsze, prawda? Poprowadzenie drogi, która, pomijając fakt, że zniszczy zabytek wpisany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków podlegającego ścisłej ochronie, będzie to o wiele dłuższa droga, czyli o wiele bardziej kosztowna. Jest to, wydaje się to być normalne. Tak samo jest to bardziej skomplikowane połączenie, bo przecież trzeba ją włączyć do dwupasmówki bardzo dużej, z dwóch stron najprawdopodobniej, a rozwiązanie z tej strony, gdzie mamy te zjazdy zrobione, wydaje się być logiczne i nie do końca rozumiemy, nie do końca nikt chyba nie rozumie, dlaczego forsowany jest inny wariant komunikacyjny. Możemy oczywiście mieć pewne domysły, że komuś to się będzie opłacać, że ta droga tutaj komuś, inwestorom, przedsiębiorcom czy komuś innemu się przyda, a powstanie wtedy za nasze publiczne pieniądze. No właśnie, właścicielami tych terenów oprócz prywatnych właścicieli jest również Politechnika Krakowska i również firmy, które zlokalizowane są przy ulicy Życzkowskiego. Politechnika Krakowska planuje wykonanie tam jakichś swoich dalszej rozbudowy budynków dydaktycznych czy też nie, no natomiast jest to kosztem zabytkowego pola zlotów. Więc wiadomo, że ta droga, jeżeli by powstała z tej strony, być może służyłaby i Politechnice Krakowskiej. Przede wszystkim tak, no, droga, która jest forsowana, która ma powstać tędy,
pomijając fakt, że powstanie przed oknami mieszkańców tutaj, zniszczy też siedliska zwierząt, siedliska naturalne, to też trzeba brać pod uwagę. Zbudowanie drogi dojazdowej od Alei Bora Komorowskiego, drogi, która tak naprawdę utraci na znaczeniu w pewnym momencie, bo przecież powstaje północna obwodnica Krakowa. W końcu Kraków dostanie ten słynny ring na wzór wiedeńskiego, więc transport i duży ciężarowy, i autokarowy, i samochodowy będzie omijał Kraków. Nie będzie jeździł Bora Komorowskiego opolską, tylko obwodnicą. Więc ta droga straci na znaczeniu, nie będzie aż tak zagęszczonego ruchu tam, więc tym bardziej nie jest zrozumiałe dla nas, dla mieszkańców, dlaczego jest taki problem. No właśnie, czy rozpatrywane były tylko te dwa warianty drogi, czyli od ulicy Steli Sawickiego i od ulicy, od Alei Bora Komorowskiego, czy też tych wariantów połączenia tego obiektu było więcej? Logicznie rzecz biorąc i racjonalizując to chyba przy tak wielkiej inwestycji, która ma łączyć sobie autokary, tysiące uczniów i tak dalej, na pewno było przygotowanych więcej projektów, bo jest to normalne, że analizuje się złe, dobre, wady, pozytywy każdego rozwiązania. Naszym zdaniem, jesteśmy o tym przekonani, było więcej tych wariantów, na pewno. I od Stella Sawickiego, i od Bora Komorowskiego, i pewnie jeszcze jakieś inne. Wiadomo, że miasto oczywiście zakłada jakieś planowanie dalsze, zbudowanie ulicy Życzkowskiego, która też ma tam być połączona z Stella Sawickiego, ale patrząc tutaj, na naszym poletku, przy tym, gdzie się teraz znajdujemy, przy terenie, który jest objęty ochroną przez konserwatora zabytków, wpisany jako krajobraz kulturowy Pola Wzlotów, no to jest ewenement na skalę światową. Pamiętajmy o tym, że to, co tutaj widzimy, to jest pierwsze niepodległe lotnisko polskim. To jest też jeden z najstarszych takich obiektów w Europie. Ma bardzo bogatą historię i przez wielu pasjonatów lotnictwa, awiacji jest bardzo ceniony. Więc trzeba też to wziąć pod uwagę przy wyborze wariantu drogi i tyle. No właśnie, a patrząc na mapki, to widzimy na nich, że wszystkie te tereny, zarówno sam pas startowy, jak i te tereny wokół niego, zostały całkiem niedawno objęte ochroną konserwatorską. Tak, oczywiście zostały objęte. Wojewódzki Konserwator Zabytków, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał ten teren. Została sporządzona opinia z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i no cóż, nie będziemy się kłócić z konserwatorem zabytków, prawda? No właśnie, pytanie teraz, czy konserwator zabytków, wojewódzki konserwator zabytków wytrzyma tą presję, która teraz wywierana jest na niego z wielu stron? Myślę, że tutaj warto wspomnieć o rzeczy, która jest chyba tak bardzo sprawnie omijana w mediach. Przede wszystkim zarówno konserwator zabytków, jak i my jako stowarzyszenie nigdy nie protestowaliśmy przeciwko nauce. Nigdy nie byliśmy przeciwko budowie tego centrum. Na początku proponowaliśmy alternatywne lokalizacje. Gdy ruszyła procedura wpisu do rejestru zabytków, kiedy zaczęło się toczyć to postępowanie, konserwator zabytków dopuścił budowę kogitonu, jako że wpisuje się w krajobraz tego pola wzlotów, wpisuje się też w ideę tego, co tu, gdzie jesteśmy i jest to też poparte na przykład publikacjami profesora Wielgusa, który również zakładał budowę tego. Natomiast konserwator od samego początku zaznaczał, kogiteon tak, droga od Steli Sawickiego nie. Od samego początku w wydanych decyzjach zaznaczał, że zaleca, nie może nakazać, bo jednak nie ma takich funkcji prawnych, zaleca budowę drogi od Bora Komorowskiego. Więc my wiemy, że się nie ugnie, no bo z czego ma się ugnąć? Ma wycofać decyzję? Na pewno jej nie wycofa. Być może będą pojawiały się naciski z innych stron na temat tej drogi. Natomiast na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, wiemy, że konserwator zaleca budowę drogi od Bora Komorowskiego i negatywnie opiniuje drogę od Steli Sawickiego.
No właśnie, na internetowych forach i w mediach społecznościowych na mieszkańców broniących swoich racji wylała się fala hejtu, mówiąca, że oni sprzeciwiają się budowie tego obiektu, a tymczasem jak sięgam pamięcią i przeanalizowałem to wszystko, wynika z tego, że tak naprawdę mieszkańcy nie byli przeciwni temu obiektowi na samym początku, natomiast ich to żądanie się zintensyfikowało wtedy, kiedy tak naprawdę ich wszystkie głosy były ignorowane i nikt nie chciał z nimi rozmawiać. Dokładnie o to chodzi. To jest, co pokazuje, jak działają media w dzisiejszych czasach. Nikt nigdy nie był przeciwko nauce. To nie są tylko mieszkańcy lokalni, to są mieszkańcy Nowej Huty, to są mieszkańcy całego Krakowa. Co więcej, w Nowej Hucie powstaje Nowa Huta Przyszłości i to był jeden z naszych pierwszych postulatów, z którym oczywiście nie udało nam się niestety zawojować, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast lokalizacja w Branicach, gdzie nawet prezes spółki Nowa Huta Przyszłości występował w mediach, wypowiadał się, że on chętnie przyjmie tę inwestycję właśnie tam. No właśnie, ja sam osobiście znam kilka osób mieszkających nawet na terenie Mistrzejowic, które uważają, że Kogiteon tutaj nie jest najlepszym pomysłem i chcą tutaj przestrzeni i zieleni. Natomiast lokalizacja właśnie na terenach Nowej Huty Przyszłości jest skądinąd chyba bardziej uzasadniona, zwłaszcza na bliskość obwodnicy i drogi S7. Tak, dokładnie. No, natomiast to już jest sprawa, projektu się nie zmieni. Natomiast, no, tak jak mówimy, tu chodzi o drogę, tu nie chodzi o ten budynek, bo budynek powstanie i to nikomu nie przeszkadza, spełni swoją funkcję. Natomiast droga jest, no, naszym zdaniem, to jest niedopuszczalne w ogóle, żeby droga powstawała przez pas startowy w sposób niezrozumiały dla nikogo tak naprawdę. Jeszcze o jednym aspekcie myślę, że warto byłoby powiedzieć. Ten pas pełni też czasami rolę, albo może pełnić rolę awaryjnego lądowiska dla samolotu, który będzie miał jakąś awarię i będzie leciał nad Krakowem. Jak pan sądzi, czy tutaj po tych wszystkich zmianach dalej będzie ta funkcja możliwa? Myślę, że nie. Oczywiście nie życzę żadnemu samolotowi, aby musiał tutaj latać, ani żadnemu pilotowi, aby musiał się tutaj pojawić. Natomiast no, na pewno nie. No, jeżeli za nami powstanie droga, no to gdzie? Tutaj będą autobusy. Autobusy pełne dzieci, więc wiadomo, że ten teren straci jakiekolwiek znaczenie, jakąkolwiek rolę, albo jako awaryjnego pasa startowego, ani jakąkolwiek inną rolę jako pas startowy, po prostu. No, wiemy, że nie może wokół pasa startowego znajdować się jakakolwiek droga. No właśnie, a co z ideą lotniczego parku kulturowego? No, warto zaznaczyć, że ta idea powstała chyba za 40 lat temu. To był pomysł przedzielenia zielonym pasem Nowej Huty ze Śródmieściem, tak jakby. Idea piękna, bo miał być to zielony pas ciągnący się od Mistrzejowic aż do Wisły praktycznie. Niestety lata 90. pokazały, jak skrzętnie można zabudowywać i niszczyć tę piękną ideę, która, myślę, mogłaby być naprawdę niesamowitym miejscem dla mieszkańców, dla spacerów, pięknym zielonym parkiem w środku Krakowa. Gdzieś na szczęście na początku lat 2000 zaczęło się coś dziać. Gdzieś tutaj przede wszystkim powstało Muzeum Lotnictwa, powstał Park Lotników Polskich, powstały park koło Muzeum Lotnictwa, ten taki mniejszy. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, budowa tej drogi tutaj będzie ostatecznym gwoździem do trumny i zaprzepaszczeniem jakiejkolwiek możliwości zbudowania parku. No, nie oszukujmy się, że nie ma zbyt dużo parków w tej części miasta, nie ma dużych parków. Te parki kieszonkowe to nie jest coś, co mieszkańcy tak bardzo pragną. Mieszkańcy pragną dużego parku. Co mamy? Lasek Wolski, Błonia? No właśnie, tym bardziej, że tuż za nami znajduje się ogromne betonowe osiedle Avia. Gdzie ci ludzie mają spacerować? Na tym betonowym placyku przed? To chyba nie jest dobry pomysł. Od dawna my też postulujemy utworzenie tutaj parku krajobrazowego, czegokolwiek, co zagwarantuje skuteczną ochronę i zabezpieczy ten teren w należyty sposób, a przede wszystkim uwypukli też wartości historyczne, narodowe, które tutaj są i pokaże też, spełni około funkcji Centrum Nauki, będzie też uczyło o historii tego miejsca. I nie oszukujmy się, ta droga zaprzepaści jakiekolwiek możliwości tworzenia tutaj tego parku.